ruszyły obrady Trybunału Konstytucyjnego związane z nowelizacją ustawy regulującą działania tego organu. Spotkanie mimo braku delegacji z Sejmu i Rady Ministrów oraz nieobecności prokuratora generalnego odbyło się zgodnie z porządkiem obrad. Zbigniew Ziobro upomniał Trybunał, by skład był zgodny z nowelizacją ustawy z 2015 roku oraz podkreślił, że orzeczenie może być publikowane dopiero po dokładnym sprawdzeniu. Donald Tusk oznajmił w Brukseli, że udało się wypracować wspólne stanowisko z Turcją. Dni nielegalnej imigracji do Europy dobiegły końca. Dodał też, że zostały przyjęte nowe propozycje przedstawione dziś przez Turcję. Między innymi przyspieszone wydawanie wiz oraz szybsze wypłacanie środków unijnych. Plan zakłada, że za odesłanego imigranta do Turcji Unia Europejska przyjmie jednego imigranta z tureckich obozów. Minister finansów Paweł Szałamacha chce odwołania wiceministra Konrada Raczkowskiego. Wszystko za sprawą niefortunnej wypowiedzi wiceministra, który powiedział, że w 2016 roku upadnie kilka małych banków, ale nie będzie to efekt wprowadzenia podatku bankowego, lecz niewłaściwego zarządzania i nadzoru. W odpowiedzi na te dość niepokojące słowa minister zażądał wyjaśnień i wystosował wniosek do pani premier. 8 marca to data, która zapisała się w kalendarzach jako Dzień Kobiet. Święto co roku zyskuje na popularności, a płeć piękna jest wtedy szczególnie dowartościowana.